Jakie studia wybrać? To pytanie zadaje sobie tysiące osób, które ukończyły szkoły średnie i chcą kontynuować swoje kształcenie na uczelniach wyższych. W tym wideo pokażę Wam aż 9 kierunków studiów, które mają znakomite perspektywy rozwoju i po których ukończeniu nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo. Bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Pierwszym kierunkiem studiów, który warto wybrać, jest oczywiście informatyka. Rozwój sieci sprawia, że ta gałąź przemysłu będzie potrzebowała jeszcze przez wiele lat osób z przeróżnymi umiejętnościami. Zarówno twórcy stron i aplikacji, jak również specjaliści od reklamy czy też optymalizacji strony internetowej pod względem wyszukiwania są poszukiwani przez pracodawców, którzy już w trakcie studiów starają się złowić wszystkie osoby, które posiadają predyspozycje w kierunku informatyki. Zarobki w tej branży należą do jednych z najwyższych i szacowanie średniej zarobków byłoby tutaj całkowicie nie na miejscu. Można jednak powiedzieć, że po informatyce możecie zarabiać zarówno 5000 brutto do nawet 20000 w zależności od tego, jaką posiadacie specjalizację. Jeżeli więc interesujecie się komputerem i nie wyobrażacie sobie dnia bez odpalenia swojego laptopa, to ten kierunek studiów jest właśnie dla Was. Drugim kierunkiem studiów, po których jest praca, jest elektronika i komunikacja. Absolwenci tych studiów konstruują maszyny, linie produkcyjne czy sprzęty elektroniczne, takie jak chociażby telefony, czy też zajmują miejsca w przedsiębiorstwach lotniczych. Oczywiście, aby podjąć tego typu naukę, niezbędny jest umysł ścisły i zdanie zarówno matematyki, jak również fizyki na maturze. A na to karkołomne zadanie decyduje się niewiele osób, stąd też tak wielkie zapotrzebowanie na tego typu pracowników, zwłaszcza tych, którzy posiadają naturalne predyspozycje do tego typu pracy. Zarobki w tej branży klarują się w okolicach 5000 zł brutto miesięcznie i więcej w zależności od pracy, jaką wykonujemy. Trzecim kierunkiem studiów, który ma bardzo dobre warunki rozwoju, jest automatyka i robotyka. Można śmiało rzec, że to bardzo podobny kierunek do poprzedniego. Absolwenci tychże studiów zajmują się konstrukcją maszyn i układów produkcyjnych. Ta odpowiedzialna praca wymaga niezwykle ścisłego umysłu i analitycznego myślenia. Zarobki w tej branży klarują się podobnie jak w przypadku elektroniki i komunikacji, ale tutaj wszystko zależy oczywiście od tego, jaką posiadamy specjalizację. Czwartym kierunkiem studiów, który warto wybrać, jest farmaceutyka. Zdrowie ludzkie jest dobrem najwyższej kategorii, dlatego też kierunki studiów związane z nim są zawsze dobrym wyborem. Starzejące się społeczeństwo, postęp chorób cywilizacyjnych, takich jak chociażby otyłość, kształtowanie świadomości klientów poprzez reklamowanie produktów medycznych, to tylko kilka z przesłanek świadczących o dobrym trendzie dla tego typu zawodów. Farmaceuci zarabiają całkiem dobrze i ich wynagrodzenie kształtuje się w granicach od 4800 do nawet 6200 brutto. Jeżeli więc chcecie, możecie wybrać właśnie ten zawód. Piątym kierunkiem studiów, po którym na pewno znajdziecie pracę, jest elektrotechnika. To kolejny stricte ścisły kierunek studiów, po którym możecie pracować w elektrowni, hucie, kopalni czy przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zarobki po tego typu wykształceniu klarują się od 4000 brutto na miesiąc w górę i oczywiście zależą od tego, czym dokładnie się zajmujecie. Szóstym przyszłościowym kierunkiem studiów jest inżynieria biomedyczna. Po ukończeniu tych wymagających studiów możecie pracować w szpitalu lub w laboratorium. W dobie ogólnoświatowej pandemii ten kierunek studiów wydaje się przyszłościowy, chociaż miejmy nadzieję, że zapotrzebowanie na tego typu pracowników nie wzrośnie gwałtownie w najbliższym czasie. Zarobki po tego typu studiach wahają się w granicy od 4200 do nawet 5800 brutto. Siódmym kierunkiem studiów, po którym na pewno znajdziecie pracę, jest lotnictwo i kosmonautyka. Ta branża jest niezwykle przyszłościowa, ponieważ nasze społeczeństwo wchodzi coraz bardziej w badanie kosmosu i podbijanie przestworzy.
przyszłości. Zainteresowanie tą gałęzią będzie na pewno rosło, w związku z tym warto zainteresować się tym kierunkiem studiów, zwłaszcza kiedy waszym marzeniem z dzieciństwa było zostać pilotem lub polecieć na Księżyc. Dla przykładu, pilot zarabia od 8 tysięcy do nawet ponad 10 tysięcy złotych netto miesięcznie. Wolicie jednak zostać na Ziemi? Na pewno spodoba wam się ósmy kierunek studiów, jakiemu warto się przyjrzeć. Jest nim zarządzanie i marketing. To kierunek studiów, który zdecydowanie powinni wybrać ci, którzy są liderami w grupie i lubią się komunikować. Ten kierunek studiów również daje spore perspektywy w przyszłości, ponieważ zarówno osoby, które są dobrymi liderami w grupie, jak również ci, którzy potrafią dotrzeć ze swoim przekazem do klientów, zawsze znajdą pracę. Nasze społeczeństwo ewoluuje w kierunku ciągłego zwiększania konsumpcjonizmu i wydajności pracy. Te osoby, które będą umiały dostarczyć te wartości poprzez swoją pracę, nigdy nie będą musiały martwić się o jej brak. Dziewiątym kierunkiem studiów, który jest wysoce perspektywiczny, jest matematyka. Królowa nauk cały czas cieszy się niesłabnącą popularnością wśród pracodawców i absolwenci, którzy kończą ten właśnie kierunek studiów, mogą liczyć nie tylko na pracę nauczyciela w szkole, ale również na pracę w banku czy też instytucjach finansowych. Średnie zarobki w tej branży oscylują w granicach 4200 brutto w górę w zależności od tego, jaką specjalizację posiadamy. Jak widzicie, jest wiele kierunków studiów, które możecie wybrać. Prawda jest jednak taka, że jeżeli chcecie być spokojni o to, czy po zakończeniu studiów znajdziecie dobrze płatną pracę, musicie wybrać studia o wiele trudniejsze niż europeistyka czy pedagogika. Jak zwykle, działa tutaj prosta zasada. Im mniejsza konkurencja na rynku pracy, tym większa szansa na wyższe zarobki. Na rynku pracy działają prawa popytu i podaży i jeżeli wiele firm szuka specjalistów, których po prostu nie ma, to są oni skorzy dać bardzo dobre wynagrodzenie każdemu, kto spełnia ich warunki. Żeby jednak pójść na studia o trudniejszym profilu, warto już podczas wyboru szkoły średniej obrać taki kierunek, który będzie nas przybliżał do osiągnięcia naszych celów. Oczywiście teoria teorią, a życie życiem i nie wiem, czy z 10% z osób, które wybierają średnią szkołę, wie już, co będzie chciała studiować, ale warto mieć to na uwadze. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość. Jestem ciekaw, który z kierunków studiów spodobał wam się najbardziej. Zostawcie krótki komentarz ze swoim wyborem pod tym wideo. Zróbcie to samo, jeżeli już wybraliście swój kierunek studiów. Jestem ciekawy, gdzie się wybieracie. Życzę wam wszystkim powodzenia na studiach, jak również w waszym życiu zawodowym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.